Po II wojnie światowej Gdańsk stał się centrum politycznym i gospodarczym północnej Polski. Przybyła tu nowa polska ludność, głównie z centrum i wschodu dawnych terenów II Rzeczypospolitej. Zadaniem rządu było umocnienie tej polskiej sytuacji Gdańska i miało w tym pomóc między innymi stworzenie lokalnego, silnego ośrodka naukowego. Nauczanie medyczne po II wojnie światowej przeszło transformację. Nie było już praktykowane przy uniwersytetach, zostało objęte opieką Ministerstwa Zdrowia. I w Gdańsku właśnie powstała pierwsza taka w kraju resortowa uczelnia medyczna. Powołano ją do życia już w październiku 1945 roku. Nazwy ulic dookoła szpitala przemianowano na polskie. Nazwano je nazwiskami słynnych polskich naukowców. Aleję dojazdową nazwano imieniem Marii Skłodowskiej-Curie. I co ciekawe, Gdańsk II po Warszawie dostał do użytkowania rad, który był wykorzystywany do leczenia nowotworów. Pierwsze inwestycje na terenie szpitala były głównie remontami i adaptacjami istniejących już pomieszczeń. Pierwszymi nowymi inwestycjami na terenie szpitala była budowa dwóch sal dydaktycznych. Obie z nich nawiązywały do bogatej tradycji budownictwa sal nauki anatomii w przedwojennej Polsce, XIX-wiecznych i XX-wiecznych. Wybudowano je m.in. dla Krakowa, Warszawy, Wilna, Lwowa czy Poznania. Pierwszy budynek dydaktyczny zbudowano dla anatomii patologicznej. Przylegał do dawnej kostnicy i prosektorium. Budynek powstał między 1947 a 1949 rokiem. Sala powstała prawdopodobnie według projektu Władysława Czernego, wiceprezydenta Gdańska. Wnętrze sali zaprojektowano w formie teatru anatomicznego ze stołem sekcyjnym w centrum. Teatr był obliczony na 250 miejsc siedzących. Pomieszczenia budynku były bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy. Sytuowano tam m.in. salę mikroskopową ze 125 stanowiskami. Znajdujemy się w sali imienia Ludwika Rydygiera, słynnego polskiego chirurga. Sala służyła klinikom chirurgicznym Akademii, była salą audytoryjną na 340 osób. W środku sali było pole demonstracji skomunikowane z klinikami chirurgii. Ta sala została zbudowana w 1951 roku, kiedy już istniała Akademia Medyczna w Gdańsku od roku 1950. Projektantami sali byli Tadeusz Stapf i Władysław Borawski. Za audytorium umiejscowiono dwie dodatkowe sale, salę muzeum i salę negatoskopów. Chodźmy je zobaczyć. Sale obiegały audytorium dookoła i były wyposażone w gabloty. Według zachowanego szkicu koncepcyjnego sala imienia Rydygiera miała wyglądać trochę inaczej. Miała mieć bardziej modernizujący wystrój, jednak zmodyfikowano go ze względu na panującą wówczas doktrynę socrealizmu. Ryzalit wyjściowy ozdobiono personifikacją wolnej gdańskiej medycyny, za której plecami widzimy wschód słońca. Na skraju dawnych zabudowań szpitalnych w 1952 roku wybudowano dwa pawilony dla dzieci chorych na chwiejnego Medina. Były to nowe inwestycje już stricte szpitalne dla chorych, jednak trzeba zaznaczyć, że były to inwestycje bardzo praktyczne ze względu na panującą wówczas epidemię. Jeden z pawilonów był przeznaczony na 50 łóżek i korzystały z niego dzieci leczone rehabilitacyjnie. Drugi pawilon posiadał 20 boksów melcerowskich skomunikowanych z korytarzem i z zewnątrz. Każdy z boksów miał swój węzeł sanitarny. W miejscu pawilonów w latach 2008-2011 wybudowano Centrum Medycyny Inwazyjnej. Chwilę po wybudowaniu pawilonów dla dzieci rozpoczęto pracę nad projektowaniem nowego klinicznego szpitala zakaźnego. Miał on zająć parcelę powyżej, przy ulicy Smoluchowskiego. Co prawda była to inwestycja zewnętrzna, jednak personel Akademii miał być zaangażowany w to przedsięwzięcie. Można przypuszczać, że jako że budowa tego szpitala trwała ponad dekadę, dlatego inwestycje na terenie szpitala przy ulicy Dębinki spowolniły.